Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Tydzień w Powiecie. Uczeni z całej Europy przyjeżdżają, aby badać jedno z jezior w gminie Włocławek. Gościąż. Na pierwszy rzut oka jezioro, jakich wiele w naszym regionie. Jednak jego dno kryje niesamowite tajemnice. Bowiem od ponad 12 tysięcy lat gromadzą się tam warstwy osadów, w efekcie czego powstają tak zwane laminy, w których zapisane są zdarzenia z kolejnych wieków. Dzięki tym osadom można sprawdzić, jaka szata roślinna znajdowała się przez te tysiąclecia oraz od kiedy powstała działalność człowieka na tym terenie. Bo poprzez właśnie te badania znajdują się tam różne, no są ślady działalności też człowieka, które tam, te rybołówstwo i tak dalej było, ale również po pyłkach roślin i po ziarenkach, po nasionach można stwierdzić, jaka szata roślinna była na przestrzeni tysiącleci. Co najmniej raz w roku specjaliści z Finlandii bądź Szwajcarii robią odwierty w jeziorze i przeprowadzają kolejne badania. Aby ochronić bezcenne złoża, w 2000 roku na terenie akwenu i okolicznych lasów stworzony został rezerwat przyrody. Jest tam oczywiście szlak turystyczny, który można podjechać tylko w jedno miejsce i obejrzeć, a udostępnione do kąpieli i do wędkowania jest to zabronione. Czyli jest to takie jezioro no, bardzo chronione. Osady na dnie jeziora Gościąż są unikatowe w skali całej Europy. Zmiana przepisów dotyczących pomocy społecznej, a zwłaszcza podniesienie kryteriów dochodowych, niekorzystnie wpływa na najuboższych mieszkańców naszego powiatu. Z pomocy społecznej w poszczególnych gminach, m.in. w Lubaniu, korzysta coraz więcej osób nie radzących sobie pod względem finansowym. Są różne powody takiej sytuacji. Zwiększa się bezrobocie. Ponadto podniesione zostało kryterium dochodowe, gdzie uprawnia więcej osób do udzielenia pomocy. Nowe przepisy obowiązujące od stycznia tego roku zmieniły na niekorzyść również sytuację dzieci korzystających z bezpłatnego dożywiania w szkołach. Obecnie jest ich mniej niż przed rokiem, choć sytuacja materialna rodzin nie uległa poprawie. Wszystko za sprawą podwyższonych kryteriów dochodowych. Myślę, że poprzednia ustawa, poprzednie rozporządzenie było bardzo korzystne i dla w ogóle korzystających z pomocy i szkoda, że tak się stało, że zostało to zmienione i wszystko jakoś tak jest scedowane na gminę. W tej sytuacji mniej niezamożnych rodzin borykających się z codziennymi problemami może obecnie liczyć na przyznanie zasiłków. Szkoła w Grabkowie już niedługo zyska nowy wygląd. Urząd Gminy w Kowalu uzyskał dofinansowanie na termomodernizację szkoły podstawowej w Grabkowie. Obiekt przechodził już kilka remontów, jednak w większości były to prace wewnątrz. Zostały także wymienione okna, a teraz nowy wygląd zyska elewacja. Docieplimy poprzez obłożenie całego obiektu styropianem, obrzucenie, pomalowanie i zmianę całkowitą dachu. W tej chwili mamy nieekologiczny, szkodliwy dach z eternitu. Położymy ładny dach z blachy i tam jeszcze chcemy wykorzystać poddasze na cele takie biblioteczne i na jedną salę taką dla dzieciaków. Drugi projekt obejmie zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Pojawi się nowy plac zabaw oraz wiata, z której będą mogły korzystać dzieci. Na remont tego obiektu przewidzieliśmy na ten rok około 600 tysięcy złotych. Także jest to 80%, 20% naszego. No, w tym małym projekcie to jest projekt też na 50 tysięcy, gdzie będzie ten plac zabaw, gdzie będzie ta wiatka, gdzie będzie inne ogrodzenie. Myślimy, że w ogóle zmieni się to całe oblicze za 20% naszych pieniędzy, więc warto inwestować, kiedy tyle się dostaje. Realizację tej inwestycji zaplanowano na czerwiec, lipiec i sierpień. Na tę chwilę mieszkańcy Boniewa czekali aż 5 lat. Hala jest już w końcu otwarta. Oficjalnie oddana do użytku hala sportowa w Boniewie to wyjątkowy prezent dla wszystkich mieszkańców na przypadające w tym roku 30-lecie reaktywowania gminy. Tak, ulga, że dojechaliśmy do szczęśliwego finału, że mogliśmy dzisiaj już oddać ten wymarzony obiekt już od iluś lat dla młodzieży. Te dzieciaki przecież cały czas patrzyły na ten obiekt, jak on wzrastał i tylko się pytały, no kiedy. One już by dzisiaj grały, gdybyśmy my dorośli tak dużo czasu nie zajmowali swoimi przemówieniami. Ale i te przemówienia musiały być, bo dzisiaj oprócz tego oddania mamy też 30-lecie naszego samorządu. Budowa trwała dosyć długo. Mieliśmy po prostu problemy z wykonawcą, który by rozpoczął budowę, zalał fundamenty, wyciągnął mury, zaczął zalewać pierwsze stropy. Niestety firma zbankrutowała, trzeba było od nowa ogłaszać przetarg, robić inwentaryzację budynku. No i to wszystko wiadomo, procedury przetargowe i tak dalej, wszystko się odwlekało w czasie.
No, łącznie udało się zamknąć budowę budynku kwotą prawie 5 200 zł. Mieszkańcy gminy Lubraniec mają wiele oryginalnych pasji. Rękodziełem zajmuje się od dłuższego czasu pani Justyna ze Zgłowiączki. W sumie zachęciła mnie do tego kiedyś koleżanka, około 6 lat temu, i zaczęło się od haftu krzyżykowego. To była taka takie początki, kiedy w sumie nie bardzo byłam chętna, bo rzeczywiście to jest bardzo pracochłonne i dużo czasu zeszło. Oczywiście zabrałam się od razu za bardzo duży obraz, no i na miesiąc go wyszywałam, więc trochę to potrwało. Dzięki internetowemu forum skupiającemu miłośników różnych rodzajów rękodzieła, pani Justyna zainteresowała się metodą dekupażu. To technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię wzoru wyciętego z papieru lub papierowej serwetki i pokryciu go wieloma warstwami lakieru. Zakochałam się konkretnie w tym i w serwetkach, to już jest obsesja, jeżeli gdzieś znajdę jakiekolwiek, a wiem, że takiej nie mam, to na pewno trafia do kolekcji, już jest ich spora sterta w domu, tych moich serweteczek, no i głównie teraz to tylko. W kolekcji pani Justyny znajdują się m.in. przedmioty zdobione elementami sztuki ludowej, wzorowanej na kujawskich tradycjach. Z roku na rok Zielona Szkoła w Goryniu Dużym w gminie Baruchowo zmienia swoje oblicze. Nowym elementem wzbudzającym ogromne zainteresowanie osób odwiedzających Zieloną Szkołę jest imponujący zegar słoneczny. Ta precyzyjnie ułożona kompozycja z kamieni to nie jest tylko element dekoracyjny. Tak naprawdę można powiedzieć, że jest to proste, ale urządzenie astronomiczne, ponieważ od dawien dawna, przez wiele wieków, no tak naprawdę prawie że od początku istnienia cywilizacji, ludzie starali się mierzyć czas, a to jest urządzenie astronomiczne zwane zegarem słonecznym, a żeby było jeszcze ciekawiej, to jest to zegar słoneczny analematyczny. Zegar ma kształt drzewa. W jego centralnym punkcie znajduje się element przypominający ósemkę, zwany analemmą, w którym mieści się całoroczny kalendarz. Używanie tego zegara polega na tym, że obserwator wyszukuje datę najbliższą dzisiejszej dacie, staje między nogami między tą datą i wtedy staje się rzecz przedziwna, ponieważ staje się częścią kosmosu i stając się gnonomem, czyli miejscowym południkiem geograficznym, czyli wskazówką tego zegara, własnym cieniem rzuca ten cień właśnie przy pomocy słońca na tarczę tego zegara i można dzięki temu określić godzinę. Ci, którzy korzystali już z zegara w Goreniu Dużym, twierdzą, że dobrze chodzi. Wyrok już zapadł. Burmistrz Chodcza będzie miał obniżoną pensję. W Sądzie Okręgowym we Wrocławku swój finał znalazła sprawa wynagrodzenia burmistrza miasta Chodecz Kazimierza Sawińskiego. Jestem zadowolona z wyroku, który dzisiaj zapadł. Jest to sprawiedliwość, jest jednak sprawiedliwość sądów na tym świecie, powiem, że Rada miała jednak rację, obniżając wynagrodzenie panu burmistrzowi za te błędy, które popełnił. I no cóż mogę powiedzieć, cieszę się dzisiejszego rozstrzygnięcia. Radni Chodcza zarzucali burmistrzowi brak dialogu, zadłużenie gminy oraz nierozstrzygnięcie przetargów. Sądowy spór trwał przez prawie rok. Jak radni wyobrażają sobie dalszą współpracę z włodarzem Chodcza? Powiem tak, niedługo wybory. 16 listopada są wybory. Mam nadzieję, że mieszkańcy Chodcza zdecydują wtedy, kogo by widzieli na tym stanowisku i wybiorą nową radę, nowego burmistrza i będzie wtedy, nie będzie tego konfliktu, który obecnie jest. Poproszony o komentarz Kazimierz Sawiński stwierdził, że nie dyskutuje z wyrokiem sądu. Liczna reprezentacja szkół z powiatu włocławskiego uczestniczyła w tym roku w paradzie Szumana. Od 10 lat Polska należy do wspólnoty europejskiej. Ulicami Włocławka po raz kolejny przeszła parada Szumana. Reprezentanci lokalnych szkół w strojach narodowych krajów członkowskich wzięli udział w drugim festynie europejskim. 1 maja w Brześciu odbywała się podobna impreza. Brał udział w niej szkoły z regionu. Teraz przyjechaliśmy i przedstawiliśmy to samo tutaj. Jesteście zaskoczeni, że udało wam się zwyciężyć? Tak. Jak oceniacie innych uczestników, ich stroje? Czy też były tak fajne, kolorowe, kreatywne? Wszystko było dobrze przygotowane, wszyscy byli dobrze przygotowani. Zaprezentowaliśmy dzisiaj Słowenię.
Długo przygotowaliście się do festynu? Sporo, tak. Około tak 2 tygodni. Zaczęliśmy 2 tygodnie temu. Jak oceniacie dzisiejszą atmosferę, która tutaj panowała? Myślę, że było bardzo fajnie. Najbardziej podobała się nam właśnie Hiszpania, która wygrała. No ale też były też inne fajne jeszcze występy. Młodzież zaprezentowała plakat z okazji 10-lecia Polski w Unii Europejskiej. Nagrody zwycięzcom wręczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego oraz Rady Powiatu Włocławskiego. Poziom był niezwykle wyrównany. Tutaj wszystkie szkoły przyjechały przygotowane. Tu widać, że nauczyciele, dyrektorzy szkół i sama młodzież włożyła to pracę. Myślę, że dzięki temu poznawali historię tego kraju, który był reprezentowany przez nich, a dzięki tej prezentacji dzisiejszej poznali historię, geografię i w ogóle całą Unię Europejską. Spożytkowaliśmy kilka ważnych rzeczy. Po prostu przypomnieliśmy naszej młodzieży o tym, że jesteśmy jednym z państw europejskich, że tworzymy wspólnotę w Europie, ale jednocześnie również utożsamiamy się z kulturami innych państw. Pomysłowość, kreatywność oraz wiedza młodzieży utwierdzają w przekonaniu, że Włocławek jest pełnoprawnym europejskim miastem. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.